25 km stąd w Zaniemyślu upokorzony, acz honorowy hrabia Edward Raczyński strzelił do siebie z armaty wiwatowej, kończąc przedwcześnie swój żywot. 148 lat później, wraz ze śmiercią Edwarda Bernarda Raczyńskiego, wygasła polska linia tego rodu. Rodu, który nierozerwalnie związany jest z Wielkopolską, a ten pałac jest niemal symbolem nazwiska Raczyńskich. No ale podobnych założeń rezydencjonalnych w Wielkopolsce nie brakuje i dzisiaj postaram się przytoczyć najciekawsze z nich. Skoro o rodzie Raczyńskich mowa, skoro rzekło się o ich wpływie na Wielkopolskę, to gdzie ona się przejawia? Poznaniacy mijają ją codziennie, podziwiając Bibliotekę Raczyńskich, której fasada inspirowana jest jednym ze skrzydeł paryskiego Luwru. Wspomniane rzekome malwersacje dotyczą Złotej Kaplicy w poznańskiej katedrze, z inicjatywą której Raczyński nie tylko wyszedł, ale i ją częściowo sfinansował. Właśnie dzięki temu hojnemu ofiarodawcy możemy dzisiaj podziwiać nagrobki pierwszych piastów w iście bizantyjskiej oprawie. No ale proces fundacyjny wzbudził niemałe kontrowersje. Próbowano zarzucić nieprawidłowości Raczyńskiemu, a cała sytuacja wywarła na nim taki wpływ, że bezpośrednio może nie, ale w pewien pośredni sposób przyczyniła się do jego śmierci. Dziś wyspa w Zaniemyślu, na której Edward Raczyński popełnił samobójstwo, nosi właśnie jego imię. Opowiadać można wiele, wszak Raczyńscy to ród nie tylko związany z działalnością filantropijną, nie tylko propagujący kulturę narodową, nie tylko piastujący ważne stanowiska polityczne, ale także dzięki temu klanowi udało się zebrać jedną z najznamienitszych kolekcji dzieł sztuki na ziemiach polskich. Mehofer, Boznańska, Gierymski, Fałat, czy wreszcie Malczewski i sam Matejko to tylko niektóre z nazwisk, których dzieła można podziwiać właśnie w Rogalińskiej Galerii Sztuki, że nie wspomnę o zagranicznych artystach. Któż z nas nie zna legendy o początkach polskiej państwowości, a związanej z protoplastami trzech nacji? Wspominałem już coś o krzewieniu kultury narodowej? W Rogalinie przejawia się ona nawet pod postacią pomników przyrody, ponieważ imionami właśnie Lecha, Czecha i Rusa nazwano trzy najokazalsze z dębów rogalińskich. Za klasycystyczny koncept pałacu odpowiada Dominik Merlini, architekt znany na ziemiach polskich m.in. z takich projektów jak Brama Grodzka w Lublinie, Pałac na Wodzie w Łazienkach Królewskich czy Królikarnia w Warszawie. Z czasem sukcesywnie rozpoczęto rozbudowę założenia rezydencjonalnego w Rogalinie. Za pałacem rozplanowano ogród w stylu francuskim, a przed pałacem naprzeciwko wybudowano świątynię, mauzoleum, które swoją formą przypominać ma rzymską świątynię w nim we Francji. To właśnie w tym mauzoleum spoczęły szczątki najznamienitszych z rodu Raczyńskich. Docierając do Wąsowa, warto rozróżnić dwa bardzo często mylone ze sobą pojęcia: zamku i pałacu. I rzeczywiście bardzo często te pierwsze wraz z przemianami architektonicznymi stawały się drugimi, ale co do zasady zamek to budowla obronna, a pałac reprezentacyjna rezydencja. Ale w Wąsowie było zgoła inaczej. Było odwrotnie, ponieważ pierwszy stał tu pałacyk, a w zasadzie willa, której w XIX wieku nadano zamkowy sznyt. XIX wiek, jak nie trudno się domyślić, raczej nie pozwolił temu miejscu wykorzystać jego obronnego potencjału, no ale powrócono do korzeni. I troszkę szkoda, że dzisiejsze tendencje architektoniczne tak bardzo lubują się w odrzucaniu stylów historycznych i wybierają nudny na wskroś modernizm lub postmodernizm. Wąsowo wróciło do korzeni. Brody dzieli od Wąsowa ledwie kilkanaście kilometrów. To obowiązkowa pozycja, choć już nieco nowsza, bo XIX-wieczna, aczkolwiek swoją obecną formę zawdzięcza już wiekowi XX. To neorenesansowy budynek z elementami secesji, nawiązujący do tradycji zamków francuskich.
Nieopodal stąd mieści się również Posadowo, jeszcze w XX wieku jedna z najważniejszych i największych stadnin koni w Europie, ale niestety to dobro narodowe jest obecnie w zasadzie niedostępne dla zwiedzających. Trafiło w ręce prywatne na powrót, bo i w rękach prywatnych było początkowo. Józef Piłsudski walnie przyczynił się do wygaszenia tradycji szlacheckich w Polsce. Wraz z konstytucją marcową z 1921 roku zniesiono w kraju ustrój stanowy. No i skończyły się dewizy, skończyły szlachetne idee, skończyło przekazywanie majątku ziemskiego i nie tylko na rzecz dobra kraju, na rzecz dobra narodu. Smutną konsekwencją tego ruchu jest fakt, iż wiele majątków, wiele pałaców szlacheckich prawdopodobnie niszczałoby i jedynym sposobem na ocalenie ich od zapomnienia było wykorzystanie ich użytkowego waloru. Trudno wieszczyć, co byłoby z pałacem Tarce pod Jarocinem, ale tutaj właśnie zastosowano ten walor czysto utylitarny i to miejsce obecnie jest restauracją i hotelem. Stanisław Hebanowski, autor tego założenia, jest znany poznaniakom chociażby z koncepcji Teatru Polskiego, słynącego z nieśmiertelnej inskrypcji Naród sobie. W przypadku Gołuchowa przemiany miały miejsce zgodnie z logicznym ciągiem, czyli najpierw XVI-wieczny zamek obronny i później przebudowa w XIX wieku i charakter bardziej pałacowy. Z tym miejscem związane są inne dwa ważne dla Wielkopolski rody – Działyńskich i Czartoryskich. Nie wszyscy pamiętają, że oprócz obecnie realizowanego serialu o polskich dynastiach, już w latach 80. Telewizja Polska wyprodukowała i wyemitowała serial Królowa Bona. Zdzisław Kozień jako król Zygmunt Stary, Jerzy Zelnik wcielający się w postać Zygmunta Augusta, czy Piotr Frączewski jako zafrasowany o losy ojczyzny Stańczyk. I po co o tym wszystkim mówię? Ano dlatego, że zamek w Gołuchowie był świadkiem powstawania tego filmu. To właśnie tu zrealizowano część zdjęć. Trzeci największy uniwersytet na ziemiach polskich nosi imię Adama Mickiewicza. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. No ale co ten wieszcz ma wspólnego z Poznaniem i ziemią wielkopolską? Rzeczywiście niewiele, ale warto odnotować kilka faktów. W 1831 roku Mickiewicz przybywa do Wielkiego Księstwa Poznańskiego z zamiarem udania się stąd na front powstania listopadowego. Kiedy ma przekroczyć rzekę Prosnę, okazuje się, że powstanie chyli się ku upadkowi i dalsza podróż Mickiewicza nie ma sensu. Ale postanawia on osiąść w Wielkopolsce na nieco dłużej i zatrzymuje się m.in. w pałacu w Śmielowie, które dzisiaj jest filią Muzeum Narodowego w Poznaniu, a koncentruje się właśnie wokół postaci Adama Mickiewicza. Uniwersytet Jagielloński z Jagiellonami ma wiele wspólnego. Czy Adam Mickiewicz ma tyle samo wspólnego z Poznaniem? Nie wiem, ocencie sami. Już w latach 80. Telewizja Polska wyprodukowała i wyemitowała serial Bona, Królowa Bona.